Moje nazwisko to jest Szpunar Stanisław. Jestem z 23 roku. W tej chwili jestem w 80, kończę 80 rok życia z Rzeszowa. Urodzony i mieszkam w Rzeszowie. Więc ojcem moim był nauczyciel, ojciec mój był nauczycielem, a matka była tą gospodyni domową. Tak. Oprócz tego miałam brata i siostrę. Przed wojną, czy ja należałem do harcerstwa oczywiście i do tak zwanej straży przedniej. Wtedy może nie rozumiałam, co to jest ta straż przednia, ale to była taka organizacja prawicowa, nacjonalistyczna, nastawiona przede wszystkim na, może nie walkę, ale na sprawy ukraińskie. Dwa razy byłem na obozie, wie pan, organizowanym przez tę straż przednią. Ten obóz to mieliśmy dokładnie nad granicą z Rosją, z ówczesnym Związkiem Radzieckim, z Brucz, miejscowość Dwinogród. Pamiętam to doskonale, bo piękna miejscowość nad Dniestrem, ciepło, woda kryształowa, no i owoce, które dla nas wtedy były jakąś bardzo ciekawą sprawą, morele, jakieś tam jeszcze coś. No i dlatego tak to pamiętam dokładnie, że wróciłem z tego obozu z tyfusem brzusznym. A gdzieś tam widocznie, może nie za czysto było, może za dużo owoców. O tak to było mniej więcej. I przed wojną, w 1939 roku skończyłem gimnazjum, czyli tak zwaną maturę, jak to się nazywało. I nawiązując do tej dzisiejszej, do tematyki dzisiejszej rozmowy, to przed wojną szkoła średnia, gimnazjum to już było obowiązkowe przysposobienie wojskowe, PW. I braliśmy ćwiczenia, koncentracje, strzelania i tak dalej, i tak dalej. Przygotowanie do służby wojskowej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dla mnie wojna zaczęła się już w lipcu 1939 roku. Dlaczego w lipcu? Dlatego, że właśnie jako uczestnik przysposobienia wojskowego byłem przez komendę rejonową już wezwany do organizacji, wie pan, może nie obrony, ale takiej służby wartowniczej. I myśmy już od miesiąca, już na pewno cały sierpień, tośmy mieli, pilnowali z karabinem po dwóch, po trzech stacje kolejowe i mosty. W Rzeszowie było trzy stacje kolejowe, takie poboczne, więc tam byłem przy jednej z tych stacji. I to już wtedy, to wojna się dla mnie wtedy zaczęła. I kiedy Niemcy zbliżali się do Rzeszowa we wrześniu, gdzieś tam 7 czy 10 września, myśmy mieli polecenie opuścić Rzeszów i z jakąś tam jednostką wojskową wycofaliśmy się na wschód. Rozbito ten oddział wojskowy razem z nami gdzieś pod Rawą Ruską, tam może kawałek dalej. I myśmy już sami wtedy szli, uciekaliśmy po prostu dalej na wschód. Przez Wołyń, Równę, Łuck, aż tam dotarliśmy do Dźwinogrodu. W międzyczasie jedno, co może ciekawe, już wtedy spostrzegłem, że w wielu miejscowościach, tam gdzieśmy się zatrzymali, u niektórych Ukraińców, nawet gdzieś u jakiegoś popa czy coś takiego, wie pan, zauważyliśmy dużo ulotek niemieckich w języku niemieckim. Nie wiem, dlaczego to było w języku niemieckim, akurat tego fotografie, takie reklamy czy coś takiego, ale to się okazało, że Niemcy już wtedy prowadzili taką robotę nacjonalistyczną, przygotowali grunt do wojny, przygotowali tych Ukraińców. Tego ze wschodu, tam z tego Dźwinogrodu, ta miejscowość Dźwinogród się nazywała, tam nawet spotkaliśmy jedną taką znajomą z Rzeszowa, której mąż tam był leśnikiem czy coś takiego. Bardzo nas przyjęła, myśmy tam jakiś przez tydzień byli, potem byliśmy, widzieliśmy 17 września 1939 roku wkroczenie pierwszych oddziałów Armii Czerwonej.
No troszkę takie może wrażenie, nie bardzo. Myśmy byli przygotowani, znaliśmy wojsko polskie, jakiś tam porządek, czystość, karność. To wszystko tak wyglądało trochę dziwnie. No ale to nie temat dzisiejszej rozmowy. Z tej uciekinierki, jak myśmy to wtedy nazywali, z bratem tam byłem, wróciliśmy gdzieś w listopadzie. W listopadzie, przy końcu roku, tam były trudności przejścia z tej strefy radzieckiej do Niemców, do generalnego gubernatorstwa. I ci nas nie chcieli puścić, ci nie chcieli nas przyjąć. My szli przez granicę, przez tam gdzieś w nocy, przez jakąś wodę, po pas, zimno już było. I proszę pana, po powrocie się zaczęła już taka nić konspiracyjna. Chyba organizatorem to był jeden z tych naszych kierowników tego sposobienia wojskowego, sierżant, zapomniałem jego nazwiska w tej chwili, wie pan. Już to było jeszcze może nie było takiej miały formy doskonałej, jak to potem cała Armia Krajowa, czy jakieś inne bataliony chłopskie, ale wtedy już się ta myśl zaczęła walki z Niemcami. Kiedy ten szef nasz z tego przysposobienia wojskowego został aresztowany gdzieś w marcu, czy coś takiego, wie pan, myśmy się o tym dowiedzieli i no, mieliśmy bardzo złe przeczucie. I te przeczucia się spełniły 1 maja 1940 roku. Większość tych uczestników, czynnych uczestników tej straży wojskowej i tak dalej została aresztowana. Więzienie było w byłym zamku lubomierskich w Rzeszowie. I stamtąd nas doprowadzano na przesłuchania na gestapo. Tak się raz zdarzyło, że kiedy trójka nas była, siedzieliśmy w piwnicy, tam w tym budynku gestapo, w piwnicach, krata, było wyjście na ulicę i ja patrząc się na ulicę, zobaczyłem mojego brata. Okazało się to bardzo jakieś z mojej strony głupie pociągnięcie, bo jakieś emocja. Gdzieś tam tę sprawę usłyszeli Niemcy, brata wzięli, tam przysłuchiwali. Trochę mu, wie pan, tam nie aresztowali go, ale gdzieś tak z nim postępowali nie bardzo, że potem on do końca życia miał uraz, wie pan, z tego. To była taka sprawa. Będąc w więzieniu w Rzeszowie, jeszcze taki wypadek, taki może śmieszny trochę, w którąś niedzielę, tam pod spodem, na dole, przed tym zamkiem, wartownicy niemieccy chodzili, wie pan, i któryś jakiś dowcipniś rzucił na hełm, na głowę temu Niemcowi garnuszek chyba, albo miskę blaszaną. No, także myśmy to nawet słyszeli. To nie było z naszej celi. I no, oczywiście był ruch w całym więzieniu, chodzili, nie wiem, czy znaleźli kogo, czy nie, ale krzyków było, wie pan, ale tak mówię to po to, że jednak nawet we więzieniu to ludzie trzymali się jakichś kawałów, bo ja wiem, nierozsądne to było w każdym razie, tam, bo tam nie jeden oberwał, podobno bili też po niektórych tego w celach, zwłaszcza w tym miejscu, gdzie uważali, że z tego okna tam ta miska czy ten garnuszek poleciał. No ja w samym Rzeszowie to byłem chyba około 2 tygodni. Potem nas przewieziono do Tarnowa. W Tarnowie to raczej spokojnie, tutaj nas nic nie czepiali kompletnie. Jeżeli chodzi o żadnych przesłuchań, nic nie było.
Ale nie będę tutaj mówił o opuszczeniu Tarnowa, o wywózce do więzień, do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, ponieważ to już na pewno było nieraz relacjonowane, jak to się odbywało i tak dalej, i tak dalej. No i zaczęło się to 14 czerwca 1940 roku. Niemal zawsze pyta się, proszę pana, jak to możliwe, że pan przeżył 5 lat. Nie tylko Oświęcimia, ale jeszcze innych obozów. Więc ja twierdzę, że to było możliwe w 75% co najmniej szczęście. Tylko szczęście. Niech nikt nie mówi, że on sobie dawał radę, że był bohater, czy coś potrafił, czy coś takiego. 75% to jest szczęście. I potem jeszcze w jakieś ułamki procentów to jest, wie pan, zdrowie fizyczne. Ja byłem zdrowy fizyczny z domu, wie pan, wychowywałem się nad Wisłokiem, często we wodzie i na nartach. Byłem zdrowy. To też było ważne. No i trzecie jakoś... Nigdy nie załamałem się psychicznie, co było najgorsze, co mogło spotkać, wie pan, bo człowiek fizycznie osłabły, to jakoś wytrzymywał, jeżeli psychicznie nie załamał. Się załamał psychicznie, to był w zasadzie skończony. I to były takie te elementy tego mojego przeżycia obozów. A muszę powiedzieć, że łatwego życia nie miałam w obozie. To powiem tylko w kilku takich najdrobniejszych momentach, o takich momentach. Już w 40 roku przeszedłem zapalenie płuc. Jak leczono? Nie wiem nawet co leczono, bo w każdym razie potem jak już odzyskałem spadła temperatura, gorączki już nie miałam, tam widziałam, że tam gdzieś pod poduszką to miałem jakieś takie, na węgiel, nie wiem po co mi tam dawali takie, czy coś takiego. W każdym razie przeszedłem to zapalenie płuc w zasadzie bez leczenia jakiegoś. Wytrzymałem to. Drugie, w następnym roku, wie pan, w czasie obiadu w południe, na stojąco, w obozie, w bloku numer 5, chyba tam był blok L-Tester, czyli tak zwany szef obozu, Niemiec Krankenmann, osławiony bandyta, wie pan, lubił zabijać ludzi. No ja miałem to nieszczęście, że jedząc tę zupę, oparłem się o ścianę, która była świeżo malowana, ale już była sucha. Nie, żeby tam ją coś zniszczyło, ale już. No i podpadłem. Zaczął mnie bić jakąś pałą. Ja się zasłaniałem ręką głowę. Wie pan, tutaj mi przełamał kości, ja tu mam nawet ślady. Tutaj ta ręka jest taka, o. Potem mi to wszystko napuchło. Poszedłem po raz drugi do tego szpitala obozowego. I to przeszedłem, wie pan, i tutaj zawdzięczam chyba opiekę wtedy doktorowi doktor Dering z Warszawy. Ciekawa postać, dlatego że on o mnie zadbał, on się pytał, tam przychodził codziennie, bo on mi operację robił pod uśpieniem i jakąś tam potem sączki mi co tydzień, co codziennie robiłem. I ja mam o nim jak najlepsze pojęcie, mimo że on poszedł na współpracę z Niemcami w obozie. On dyrygował obozem więźniarskim. Niemal był zastępcą lekarza SS. Potem został za zasługi we współpracy z Niemcami
został Reichsdeutschem, wie pan, czyli dostał obywatelstwo niemieckie. Po wojnie mimo wszystko czuł na sumieniu, selekcjonował Żydów, wie pan, brał do Żydów i Polaków tego, po prostu pełnił funkcje, które normalnie robili lekarze względnie zwykli SS-mani. On potem się udał do, bał się jednak tutaj w Europie siedzieć, uciekł do Afryki, tam siedział parę lat i sądząc, że już się sprawa zatarła, uspokoił, wrócił. Jednak ludzie go odszukali, proces śmierci. Doktor Dering. Dalej, bo zacząłem mówić takie momenty z mojego osobistego, więc to drugie. No i potem trzecie jeszcze miałam bardzo poważne, to był tyfus, tyfus plamisty znowu. Tyfus plamisty, który przeszedłem względnie dobrze, ponieważ twierdzili, że byłem częściowo uodporniony przechodząc w domu tyfus, o którym mówiłem, że wróciłem w tym dźwinogrodzie, w tym obozie straży przedniej. Że tutaj organizm już był troszkę jakiś jakby był uodporniony. I w obu wypadkach, wtedy co miałem tę rękę złamaną i wtedy po tyfusie normalnie to była selekcja, wie pan, kto stał dobrze na nogach, to jeszcze szedł do pracy, kto się tylko chwiał, to szedł do gazu, już wtedy gazowali. I ja to wszystko przeszedłem. Muszę tutaj powiedzieć bardzo solidarną współpracę moich kolegów rzeszowiaków przede wszystkim, w obu wypadkach. Tak po złamaniu ręki, jak i po tym tyfusie, miałem szczególną opiekę z ich strony. I na przykład po tym złamaniu ręku ja nie mogłem ruszać ręką w ogóle przez dłuższy czas. Gdybym poszedł bezpośrednio do pracy, to na pewno bym nie żył w tej chwili. A wie pan, oni mi zrobili na tak zwanym Bauhofie, tam był skład materiałów budowlanych, zrobili taką, było ułożone z desek, taka rodzaj, no, usztaplowane były deski, z tym, że tam było wejście. Ja tam przez 2 tygodnie przychodząc do pracy, wchodziłem tam i nie musiałem nic robić, dopóki mi ta ręka nie wróciła do jakiej takiej kondycji. To byli koledzy, którzy już nie żyją, i Zbyszek Będkowski, i Leszek Piwierotto, i inni. Nawet obecny tutaj jeszcze jeden z rzeszowiak, Edward Pyś, który w międzyczasie pracował w szpitalu SS na SS rewirze, też mi tam coś pomagał. Co by tutaj należało jeszcze powiedzieć? Więc ja w obozie miałem pewne okresy. Bardzo ciężki okres to był pierwszy i drugi rok. Kiedy miałam właśnie to zapalenie i z tą ręką i ciężkie prace na zewnątrz, w zimie i tak dalej, i tak dalej. Potem przez jakiś czas pracowałem około 6 miesięcy na Blockwierersztubie, to było przy bramie, taki barak SS-mański, którzy kontrolowali wejście i tak dalej, i tak dalej. Ja tam sprzątałem, gdzieś tam przynosiłem coś do wody, do picia, czy coś takiego, i tak dalej. Ten okres podkreślam dlatego, że tam zostałem zaangażowany między innymi dlatego, że już władałem dosyć dobrze niemieckim. Ja się w szkole uczyłem francuskiego przed wojną, ale wszedłem już nawet we więzieniu w Tarnowie gdzieś dochodziły do nas niemieckie gazety. I ja to jakoś łapałem, czytałem na siłę i potem w obozie jakoś słuchałem i starałem się mówić, także mi to bardzo łatwo przyszło. Zresztą języki łatwo mi przychodzą, uczę się łatwo. I już wtedy znałem dosyć dobrze niemiecki, właśnie na tym Blockwierersztubie byłem. I tam, proszę pana, obserwowałem tych Niemców, SS-manów. Lagerführer, to znaczy kierownik obozu, Hauptsturmführer Aumeier,
często był takim tam bywalcem, szef politische Abteilung Grabner albo Gruber, zapomniałem jak on się nazywa, trochę no, spoliczkował mnie, że tak powiem, bo wyszedł z pokoju, a ja tam akurat gdzieś stałem czy coś takiego i on uważał, że ja podsłuchiwałem. Bardzo typ, o, straszny typ, też morderca, się dziwię, że tylko skończyło się na policzkach kilka razy. I potem, wie pan, bardzo ciężki okres to było praca na, w Monowicach, to był podobóz Oświęcimia, Bunawerkę. Niemcy tam budowali fabrykę chemiczną Oświęcim, która dotychczas istnieje, ta fabryka chemiczna. Nazywała się Bunawerkę, tam chodziło przede wszystkim o benzynę syntetyczną. No, ciężka praca, bo to od podstaw, od, w polach, w polu budowano całą fabrykę. Myśmy tam dojeżdżali już o, pociągiem rano, piechotą się szli, potem jakimś pociągiem dowozili, wracało się, cały dzień był zajęty. I to była bardzo, bardzo ciężka praca, bardzo ciężka praca. Ale po tej pracy na tej Blockfirstubie, tam jakoś wpadłem w oko jednemu z Obersturmführerschädel i kiedy to Bunawerkę, te Monowice, został wyodrębniony jako samodzielny obóz, tak zwany Auschwitz III, on tam został kierownikiem obozu i on po prostu wziął mnie tam do siebie, do tego i tam też pełniłem podobną funkcję. I ten okres, to był już koniec roku 43 i 44 rok, był względnie dobry. Względnie dobry, bo to już nie była ciężka praca. I tutaj kilka takich uwag o stosunku Niemców do więźniów, czy do Polaków w ogóle. Ten Obersturmführer Schettl, kierownik obozu, oprócz mnie zatrudniał tam u siebie w Blockfirerstubie i w ogóle w tych no, barakach SS-mańskich trzy osoby. To byłem ja, Polak, był jeden Rosjanin Niemiec i był jeden nie Rosjanin, nie Rosjanin Niemiec, tylko jeniec wojenny, przepraszam. No i trzeci to był Niemiec, taki ciężki Verbrecher, przestępca, jakiś bandyta z Wrocławia. I wie pan, tam w obozie to mimo takiej indywidualnej walki o przeżycie toczyła się walka, że tak powiem, narodowościowa. Polacy Żydzi, Polacy Niemcy, to było dosyć wyraźne, bo chodziło o opanowanie pewnych stanowisk kluczowych, ważnych. I na przykład ja potrafiłem tego Niemca przestępcę wygryźć z tego zespołu nas trzech, ja, Ruski i Niemiec. Nie wiem, jakichś argumentów używałem, ale w każdym razie on go wyrzucił, odesłał czy w ogóle wysłał. I tam dobrałem sobie innego Polaka na to miejsce. No i jeszcze powiem kilka słów o tej walce, o ile to można nazwać walkę taką narodowościową. Czesi w Oświęcimiu też stworzyli silną grupę i walczyli o siebie. A jeżeli chodzi o sprawy żydowskie, wie pan, to ja może tutaj mniej mogę powiedzieć, jeżeli chodzi, jak to wyglądało w samym Oświęcimiu głównym, ponieważ wtedy byłem takim czarnoroboczym, że to w ogóle dla mnie sprawy nie istniały. Ale już na Bunie, w Monowicach, to tamto się wyraźnie zaznaczyło, dlatego że pewne funkcje były opanowane przez Żydów.
I tam Żydzi stanowili zdecydowaną większość. To trzeba przyznać. I na przykład takim Arbeitsdienstem, który tam przydzielał, że tak powiem, pracę, to był Żyd z Wiednia. Mówił bardzo ładnie po niemiecku takim językiem. Oni mają taki śpiewny trochę język, ci Jedyńczycy. Zapomniałem, jak on się nazywa w tej chwili, ale wie pan, i on wyraźnie był za Żydami, wie pan, i kilka było wypadków, że przez niego Polacy, którzy mieli stanowiska blokowych, szefów bloków, zostali usunięci. Jakie on tam argumenty używał, to nie wiem. Z tym, że on był rzeczywiście taki mądry, jakiś inteligent, cholera był ten Żyd i mógł mieć taką zdolność przekonywania Niemców o swoich tych pociągnięciach, tak. Ale, wie pan, jeżeli byśmy tak chcieli na to spojrzeć, na te stosunki narodowościowe, to one się bardziej rozgrywały na szczytach tych stanowisk. Szef bloku, szef kapo jakiegoś komanda, czy Arbeitsdienst, czy coś takiego, czy Lagerführer, aniżeli w dole, bo dół to nam nic nie wiedział, tylko patrzył, żeby przeżyć gdzieś kawałek chleba i tak dalej. Ale to niewątpliwie ta walka była. Były wypadki donoszenia Niemcom, ale to były takie rzeczy, takie raczej tajne, były trudne do wykrycia, ale najbardziej oczywiste, któreśmy obserwowali własnymi oczami, to było stanowiska czy kapów, czyli kierowników takiego komanda, jakiegoś zespołu roboczego, czy bloku Polaków, którzy się zachowali nieludzko w stosunku do nas. Do Polaków, wie pan? Niestety tutaj prym wiedli Ślązacy. Ślązacy, którzy wymyślali rozmaite kary i bili, wie pan, ale to się w wielu wypadkach źle skończyło. Bo na przykład jeden z kapów, który na Bunie, jak myśmy dojeżdżali, wie pan, bo tam do tej fabryki, to tam kilka tysięcy więźniów rano tam szło i wracało, wie pan. Więc to były te komenda, zespoły i tak dalej, i kapowie. Więc wiem, że w dwóch wypadkach jeden z takich kapów, łobuzów, bandytów, wpadł do jakiegoś dołu, z niego nie wyszedł. Tam coś było takiego, że już nie było co wynosić jego. A drugiego przygniotła jakaś belka. Też stracił życie, wie pan. To tak mówiono po cichu o tym między sobą, że to był jednak wyrok śmierci. No. A z takich drobniejszych spraw, które się zetknąłem, wie pan, była, mi się zdaje, jakaś niepisana takie prawo moralne. Na przykład, nie wolno ci ruszyć kawałka chleba, który należy do innego więźnia. I był taki wypadek, który sam widziałem, w nocy młody chłopiec z Warszawy wziął swojemu koledze, bo tam się wieczorem dostawało taką ćwiartkę chleba, wie pan, już na cały dzień, na kolację, potem tak. On mu to wziął, porwał, ten jakoś zauważył, narobił krzyk, wie pan. Nie zabili tego, ale go strasznie zmordowali, tego złodzieja chleb, wie pan. Tego nie wolno było robić, więc tutaj, tu była jakaś pewna, w tym zakresie pewna taka solidarność, że co można, to można, wie pan, ale no, byli też jak wszędzie ludzie, którzy myśląc tylko o sobie, potrafili to robić kosztem współwięźniów. Może też było do tego, był taki Niemiec, Lagiel RTST przez jakiś czas, czy,
czy Arbeitsdienst, wie pan, bardzo zły, no to on, jego zarażono, to była oficjalna taka wersja, tyfusem, poszedł na tyfus i umarł. No, tak mu coś tam, nie wiem jak to zrobili. Także, no był taki pies, był pies. Także te wyroki były. W szpitalu więziennym w Monowicach, albo Bunawerkę, albo jak to rozmaicie określają, Auschwitz-Drei, był też szpital więzienny, a szefem tego szpitala był Polak, Stefan Budziaszek, nawiasem mówiąc, mieszkaniec Oświęcimia. Wie pan, ten szetel, ten Lagerführer szetel, on, to był rok 40, już trzeci, 44, on coś się bał, kilka razy mi zagadywał, co to, pytał się na przykład, co to jest bór. Ja nie wiedziałam, o co chodzi. A to chodziło o Bora Komorskiego. On mi tak, czy ja coś wiem, czy ja mam jakieś stosunki, jakieś kontakty, czy coś takiego. No nie wiedziałam. Potem tam zaczęli już grasować jacyś partyzanci w okolicach Oświęcimia. I on mnie się tak pyta. Staszek, czy gdyby tu partyzanci weszli do obozu, co byście ze mną zrobili? No co ja mogę odpowiedzieć? Proszę pana, panu by nic nie zrobili oczywiście. Bo my, pan jest taki dla nas dobry, że tego. Ja wam? I, ale wracając do tego kierownika szpitala więziennego na Bunie, tego Budziaszka, tam był również, a jego zastępcą, czy tam głównym jakimś plegierem był Eugeniusz Niedojadło, tutaj Tarnowianin. Ten szetel, ten kierownik, on był coś chory, miał ze skórą jakieś takie egzemę czy coś takiego rodzaju, jakiś taki. I mówi tak, pyta mi się, czy tam są lekarze, którzy się na tym znają. No to ja, coś on nie wierzył, zresztą tam było, oni mieli trudności z lekarzami niemieckimi, to inna sprawa. I ja mówię, idę do tego Budziaszka, do tego lekarza, mówię, Stefan, ten szetel ma jakąś taką wysypkę, czy coś takiego i pyta się, czy ty byś mógł, czy któryś z lekarzy mógłby mu coś pomóc. Ja mówię, warto, trzeba tam iść. On mówi, oczywiście, że pójdziemy. No i wie pan, i coś ten Budziaszek wzbudził zaufanie tego Lagerführera. Wie pan, doszło do tego, że on go kilka razy tam wzywał do siebie, to był, wie pan, mi się zdaje, że to był taki ewenement w tym, jeżeli chodzi o sprawy obozowe. A szczytem tego wszystkiego, nawet nie wiem, czy to można puścić, bo to wie pan, ten Niemiec, ten Lagerführer potrafił we Wigilię chyba 44 roku dać mnie dla tego Budziaszka flaszkę wina, wie pan. Może w to nikt nie uwierzy, ale to był fakt. No to był fakt. Takie były. On był taki strachliwy, podszyty. Mnie się dało, wszystko robił z myślą o swojej osobie. To jest inna sprawa. Taki on był typek. Pracując na Bunawerkę w Monowicach, tam było zatrudnionych również bardzo dużo cywili. Polaków też. I ci Polacy pomagali więźniom, Polakom, pomagali. Pomagali, proszę pana, konkretny przykład to taki. Będąc tam na Bunawerkę i pracując przy tej Blockwiererstube, czyli tam wśród SS-manów, miałem obowiązek, czy w każdym razie raz na tydzień mniej więcej, jechałem do Oświęcimia Głównego, do obozu macierzystego, taką karetką sanitarną, bo raz
odwoziłem tam trupy, ponieważ tam nie było możliwości spalania, nie było krematorium, tylko trzeba było odwieźć do Oświęcimia. A drugi raz zawoziłem też bieliznę i więźniarską, i SS-mańską, bo tamtej pralni jeszcze nie było wtedy, wie pan. I wtedy, korzystając z tych wyjazdów, brałem do Oświęcimia pewne rzeczy na zamówienie. Na przykład, przypominam sobie dokładnie, że raz zawiozłem jakieś okulary. To wszystko szło przez moich kolegów Będkowskiego, Piwierotta i tak dalej, tego Pyzia, okulary. Raz, proszę pana, zawiozłem jakiś pas na, jak to się, przepuklinę, chyba. No i nieco lekarstw. Tam o jedzeniu to nie było, mogło być, nie zostawało, ale takie wiemy rzeczy istotne z punktu widzenia niektórych ludzi. Także pomoc była. Pomoc była, wie pan, i ci ludzie narażali się przecież życiem, jak nie życiem, ale w każdym razie to było niebezpieczne. Niebezpieczne, żeby więźniowi pomagać. Chodziłem przez jakiś czas do jakiejś pracy, wie pan, w Birkenau. Tam była dawna szkoła, a w tej szkole mieściło się czasowo takie szkoła dla SS-manów. Myśmy tam sprzątali. To był taki jakiś Ślązak, gdzieś Zmysłowi czy skądś drugi. Myśmy tam sprzątali, wie pan. Ale do czego zmierzam? Kiedy myśmy tam szli, bo piechotą trzeba było iść, oczywiście pod postęp, pod opieką niemiecką, bardzo często przechodząc jakiegoś takiego budynku, chyba fabrycznego, jakiegoś przemysłowego czy coś takiego, takiej czerwonej cegły, pamiętam dokładnie, tam na oknach tego, na niskich, leżały zawinięte w torbie, czy w papierze, czy czymś, wie pan, kromki chleba ze smalcem. Tak, tak. Myśmy to brali. Ci Niemcy, to byli rozmaici, bo to nie był zawsze był ten sam, wie pan, raz był taki, nie wiem, od czego to zależało. Nie interweniowali. Tylko w kilku wypadkach, a co tam jest? Co tam jest? No, bo myślał, że Bóg wie, co tam jest, ale zobaczył, tam jest chleb ze smalcem, to machnął ręką i koniec. Także mimo, że ta ludność oświęcimska, ona była zastraszona na pewno. Na pewno była zastraszona, to mimo wszystko decydowała się na pomoc więźniom. Jeszcze może powiem jeden wypadek. Właśnie tam pracując, to było kilka miesięcy tylko w tej SS-szule, jak to się nazywało, do komando. Ten mój kolega, ja tu ciągle już kilka razy prosiłem o muzeum w Oświęcimiu, o wyjaśnienie mi tej sprawy, wie pan, uciekł. To był Niemiec, to był Ślązak. On tu miał, tam też byli, dochodzili cywile i on jakiś znalazł kontakt i uciekł. I proszę pana, wie pan, że za ucieczkę to w zasadzie była śmierć dla 10 osób, bunkier głodowy. Ja byłem tam sam, więc w ogóle żadnych szans nie miałem. Kiedy się okazało, że on uciekł, przedwcześnie zostałem ściągnięty do obozu i postawiono mnie na korytarzu w Blockfuhrerstube, tam, w której kiedyś potem pracowałem, wie pan, i czekałem na niewiele na czego. I przyszedł Aumajer, to był kierownik obozu, Hauptsturmführer Aumajer, taki malutki, wołodyjowski. Wziął mnie tam do siebie i mówi tak, dlaczego pomogłeś mu uciec? Ja nie wiem, ja wie pan, w takich wypadkach specjalnie trudnych, to jakoś zachowuje bardzo zimną krew, opanowanie. I mówię tak, Herr Hauptsturmführer, wenn ich wüsste, dass mein Kollege fliehen wird, ich würde mit ihm fliehen. Gdybym wiedział, że mój kolega ucieka, uciekłbym z nim. Albo bym zaraz zameldował, że on idzie, ponieważ wiem, że to jest kara śmierci dla mnie.
zauważyłem, że tego Niemca to zaszokowało, moje stanowisko. Podszedł do mnie, nic nie powiedział, klepnął mnie, hau up, uciekaj. Wie pan? W dwóch zdaniach uratowałem życie. No ale no co ja miałem innego mu powiedzieć? Że nie wiedziałem, bo ja mu wiedział, to albo uciekł, albo bym zawiadomił, bo co? Ja nic tutaj nie ryzykowałem, jemu nie zaszkodziłem i zmierzam do tego, że kilkakrotnie, nie wiem jak on się nazywał, ten człowiek, zapomniałem, prosiłem tutaj w Oświęcimiu, żeby mi odszukano jego nazwisko, to komando, żeby potem doszli, co się z nim stało, z tym człowiekiem. O. A wie pan, tam była możliwość uciec, bo tam się przewijało dużo cywilów. Ale ja nigdy nie brałem takiej koncepcji pod uwagę, ucieczkę, mimo że możliwość była, ponieważ wiedziałem, że po ucieczce sprowadzają do obozu rodziców, całą rodzinę. Wypadki były przecież pełno. I myślę sobie, ja nie mogę sobie pozwolić uciec, mimo że to było, wcale nie było pewności, że się ta wycieczka powiedzie, prawda? Żeby przyszła moja matka, mój ojciec, moja siostra, mój brat, czy jeszcze ktoś inny. To w żadnym wypadku tutaj skórka za wyprawę by się nie opłaciła. Sprawy wiary czy religijności w obozie, to ja takich obserwacji specjalnych nie miałem, nie spostrzegłem, żeby ktoś wybitnie się zachowywał religijnie, czy modlił, czy coś takiego, z drugiej strony, żeby ktoś zachował się zupełnie przeciwnie, ale niech wspomnę tutaj o sprawie księdza Maksymiliana Kolbe, to jest sprawa jasna, wie pan? To jest sprawa jasna, ale na pewno były takie fakty, że często w niedzielę, jeżeli ta niedziela była dniem wolnym od pracy, co się rzadko zdarzało, to wie pan, myśmy, grupa rzeszowska i tam taki dołączała się, myśmy sobie siadali w jakimś odrębnym miejscu i był taki, myśmy go nazywali ministrantem wtedy, który tam znał na pamięć, wie pan, te wszystkie litania i tak dalej, i tak dalej. No i myśmy, zmiły się nami, myśmy to powtarzali. Wie pan, podobnie były sytuacje przy świętach wielkich, przy wielkanocnych, czy Bożego Narodzenia, we Wigilię. W Wigilię, no to myśmy po prostu się też razem skupiali i pośpiewaliśmy sobie cicho, czy kolędę, czy coś takiego, wie pan. Także nie, chcę powiedzieć, że nie zaobserwowałem takiej sytuacji, żeby ktoś występował przeciw zachowaniu się religijnemu kogoś, względnie, że było odwrotnie, wie pan. Nie było widać tam jakiejś nienawiści, wie pan, takiej religijnej między... Tego ja nie obserwowałem. A najwięcej chyba takich sytuacji religijnych, modlitewnych czy coś takiego, wie pan, to miało miejsce w szpitalu. Ja byłem w tym szpitalu 3 razy. I tam, wie pan, tam ta sytuacja była właśnie modlitwy, czy Ojcze Nasz, czy te litanie, to
zawsze się znalazł ktoś, który, że tak powiem, dowodził, komenderował, wie pan, i to cicho, spokojnie były odpowiedzi. I tam to miało miejsce przede wszystkim. Myślę, że dlatego, że tak, że trochę było więcej czasu, wie pan, ci ludzie byli dodatkowo cierpieli i w ten sposób starali się i liczyli na jakąś pomoc przez to, że będą się modlili, czy prosili o jakąś łaskę w ten sposób. Ale takieś nie spotkałem się, nie znam wypadku, żeby Niemcy jakoś atakowali kogoś za zachowania się religii. Poza tym, że z początkiem wyraźnie na przykład męczyli księży. Po prostu robili z nich pośmiewisko. Pan czasem nawet gorzej aniżeli z Żydami. Czuli wyraźną jakąś antypatię w stosunku do księży Polaków. A było ich kilku w pierwszym transporcie. Najwięcej takich wypadków to było zaraz z początku, wie pan, czerwiec, lipiec, sierpień 40 roku, kiedy nie było jeszcze żadnej pracy, tylko nas, wie pan, ćwiczono, zajmowali jakąś gimnastyką, biegiem i tak dalej, a poza tym wyszukiwali i księży, i Żydów, rabinów, i robili z nich pośmiewisko. Wie pan? To było smutne, przerażające, obojętnie czy to było, czy to ksiądz był katolicki, czy to był jakiś Żyd, czy coś takiego, no to było straszne. Zwłaszcza, wie pan, że to jeszcze było ciepło, ci ludzie z otwartymi, z gołymi głowami od słońca dostawali jakieś takie opuchlizny, dokładnie sobie, akurat nie wiem, czy może wybierali takich, ci ludzie to byli, oni w zasadzie już byli skazani na szybką śmierć, wie pan. Takie to spuchnięte wszystko od tego słońca, że coś strasznego. To jeszcze dodatkowo tych ludzi mordowano tak psychicznie i fizycznie. Dodam jeszcze, że przez jakiś czas dostawałem paczki z domu tam raz na dwa, na miesiąc czy na kwartał można było dostać. Ale one przychodziły tylko gdzieś do 43 roku, bo potem już tak jak się zbliżał front, to wszystko się przerwało, waliło i koniec. No i listy też były, korespondencja. Korespondencja potem się też przerwała w 44 roku, czy 43 już, także w domu rodzice w ogóle nie wiedzieli, co się ze mną dzieje, ja też nie wiedziałem, co się w domu dzieje. Fatalne było zakończenie obozu i wywóz nas z tego. No to był styczeń, mrozy, otwarte wagony, jazda przez 10 czy 2 tygodnie. Kluczyliśmy po Niemczech, aż nas gdzieś tam wywieźli. Nie tam, tylko dokładnie. W górach Harcu, miejscowość Erlich, komando, gdzie Niemcy, to był luty przecież, walili się, Niemcy się waliły. Budowano w dalszym ciągu pod ziemią, w górach Harcu, sztolnie, rozbudowywano fabrykę pocisków V2, czy V1, V2. I że tam to było i że produkcja szła dosyć jeszcze nawet w marcu i w kwietniu, bo widziałem jak szły, widziałem wagony kolejowe, takie platformy podwójne, które właśnie te cygara olbrzymie wywozili. Widziałem dwa razy to konkretnie. I proszę pana, tam właśnie tę końcówkę pobytu w obozie miałem fatalną. Od stycznia 45 roku do kwietnia 45 roku, dlatego że pracując w tym komandzie Erlich pod ziemią, przy budowie w dalszym ciągu w skałach te tunele dla tych fabryk, to było coś niesamowitego. Dlaczego? Pod ziemią, proszę pana, pracują świdry pneumatyczne, które wiercą dziury, potem były odstrzały, potem trzeba było po odstrzałach gładzić te znowu takimi ręcznymi, mniejszymi
świdrami, te odłamki, po prostu czyścić to, te skały. A dołem jeździła kolejka spalinowa, która wywoziła ten gruz. Więc proszę pana, niesamowity kurz, spaliny i huk tych wierteł i tych tego. Ja byłem przez 2 tygodnie chyba głuchy. Bałem się, że już nigdy słuch mój nie wróci do normy. Potem jakoś mi to powoli się przyzwyczaiłem, czy coś takiego. To była ta końcówka fatalna. No i potem znowu ostatnim etapem mojego, tak powiem, pobytu w obozie to był obóz Bergen-Belsen, bo likwidując ten obóz Erlich, on należał do obozu Nordhausen, a wszystko w kupie to był duży obóz Buchenwald. Stamtąd wywieziono nas do Bergen-Belsen. To był ostatni etap. No ale tam już była. To był kwiecień 1945 roku. To już się wszystko waliło. Tam myśmy tylko siedzieli i czekali na wkroczenie aliantów. Praktycznie bez jedzenia. I tak mniej więcej w takim największym skrócie to była moja historia obozowa. Wróciłem do domu przed końcem roku 1945 roku, mimo że były dość silne, intensywne próby wysłanników, oficerów łącznikowych z Londynu, z Armii Polskiej czy tam z rządu rosyjskiego do pozostania na Zachodzie, do oferowania kształcenia, kontynuowania nauki i tak dalej, i tak dalej. Ja to próbowałem z początku, tam, bo oglądałem, byłem i w Belgii, i w Brukseli, jeszcze gdzieś tam w Mecu, w Strasburgu, czy coś tak dalej. Ale przeważyła jednak we mnie ta potrzeba powrotu do domu. A zamykając ten cały okres, wie pan, ja mówię, że bezpośrednio w zasadzie ja na ten temat nie rozmawiam. Nie rozmawiam, bo uważam, że to są moje sprawy osobiste. Drugie, że czasem jak mi się coś ktoś zapytał, to jak podpowiedziałam, to tak robił wrażenie, że nie bardzo się z tym zgadza, czy ufa, czy... Wie pan, myślę, lepiej w tej sprawie nie zaczynać. I wszystko, co ja przeszedłem w obozie, to jakoś przyszło na mnie jak na psu, wie pan. Ale pamiętam jedną rzecz i chyba nie zapomnę. Kiedy... Niech pan przerwie chwilę. Jak powiedziałem, już od przeszło roku nie miałem, albo więcej, nie miałem kontaktu z rodziną. Nie wiedziałem, co się dzieje kompletnie, wie pan. Ani o mnie nie wiedzieli. I kiedy wróciłem, z końcem roku 1945 roku, wie pan, matka, jak mnie zobaczyła, zaczęła się śmiać. Proszę pana, śmiała się przez kilka dni. Myśmy myśleli, że po prostu straciła zmysł. Lekarze i tak dalej. Przeszło. I w czasie tego jej szoku, chyba, musiałam koniec leżeć
trzymać ją za rękę, ona mnie w zasadzie trzyma za rękę. I wtedy się uspokajała, nie płakała, nie śmiała się. A i jeżeli na chwilę tylko odszedłem, to ona już zaczęła tego. Ale jej to przeszło, wie pan, ale to pamiętam i tego nie zapomnę. Nie wiem dlaczego. Po wojnie ja zrobiłem maturę w takim trybie, może przyspieszonym, jak to było wtedy modne. Potem skończyłem Akademię Handlową w Krakowie. No i tak pracowałem i tu i tam, ożeniłem się. Mam syna i dwoje wnuków w tej chwili. Jakoś tak żyjemy, no, spokojnie, że tak powiem. Spokojnie. Mimo że pan obserwuje, czytałem takie sprawy poobozowe, lekarskie, medyczne i tam twierdzą, że przejścia obozowe mogą mieć wpływ na potomstwo w pierwszej i drugiej generacji. I mnie się zdaje, że mój syn ma coś z tego, bo takie nerwowe zachowanie się często, wie pan, i tak dalej, bo może u wnuka, on ma 20 lat w tej chwili, to już tam może w mniejszym stopniu, ale mnie się zdaje, że to ma jakiś wpływ i ja, biorąc pod uwagę to, że to nie jest jego wina czasem zachowanie, wie pan, tylko moja wina, przez ten obóz, więc daruję mu jakoś to, przechodzę na ten porządku dziennego, tak. I cały czas po obozie, to wie pan, po przejściu, no to gdzieś pracowałem wśród tych organizacji więźniarskich do końca, pomagam jeszcze do tego czasu szeregu osób, poświęcam się, że tak powiem, wie pan, tym kolegom i tym znajomym z obozu, którzy są w trudniejszej sytuacji aniżeli ja. Nawet powiem tutaj, że mam taką jedną panią, znajomą koleżankę w Leżańsku, wie pan, to jest 50 km od Rzeszowa. Ona jest samotna i wie pan, jedyny kontakt ze światem to są moje listy. I ja te listy piszę, ja muszę pisać, bo jak ja nie napiszę, to ja wiem, że ona tego potrzebuje, bo ona jest zupełnie samotna. Ona nie ma ani męża, ani żony, ani dzieci, nic z rodziny nawet dalszej nie ma nikogo, zupełnie sama. Także nawet w ten sposób staram się jakoś jej pomóc, no bo wie pan, wiem, że taka samotność takiej osoby, która jednak przeszła coś w życiu też, to jest sprawa ważna. Ja przeszedłem taką szkołę, tego obozową, mi się zdaje, to był taki wielki uniwersytet, to była taka szkoła, to człowiek się tego nigdy nie nauczy. I mi się zdaje, że jedno wyniosłem z tego wszystkiego i chciałem, żeby moje wnuki, wszyscy tak postępowali. Możesz myśleć, co chcesz, możesz wierzyć, w co chcesz, możesz mieć takie poglądy polityczne, ideowe. Ty musisz być zawsze człowiekiem. To jest pierwsza zasada, wie pan. Nie wolno występować przeciw drugiemu człowiekowi, zwłaszcza bezpodstawnie, a zwłaszcza z korzyścią dla siebie, mając na swoje dobro, czy nawet swoje życie. I to zawsze powtarzam przy każdej osobie i powtarzam. Bądź człowiekiem. I jeżeli te moje wnuki, te zasady będą stosowały, przestrzegały, to będę w niebie zadowolony, bo w niebie może przesada. Ale sądzę, że na piekło nie zasłużyłem w moim życiu.